Dzień dobry. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić po długiej przerwie, po 2 miesiącach przerwy, do wysłuchania ostatniego fragmentu książki pod tytułem O tym, jak Julian Tuwim został poetą. Rozdział nawet mi przez myśl nie przeszło, że się taką katastrofą skończy. Gdzie on jest? Gdzie jest ten klucz? Złościł się Julek. Biegał po całym domu. Szukał w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie, ale zguby nie znalazł. Zaglądał do najgłębszych zakamarków. Wszystko w szafach poprzewracał. Szperał w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Bez efektów. Wreszcie złapał scyzoryk i przez 3 kwadranse próbował się włamać do szuflady własnego biurka. Nic z tego. To może jednak wezwę ślusarza? Pytała pani Adela po raz nie wiadomo już który. Julek o ślusarzu nie chciał nawet słyszeć. Sam dam radę, powtarzał. I znów biegał po mieszkaniu, znów wywijał scyzorykiem, znów szarpał za uchwyt od szuflady, parskał, sapał. Wszystko na nic. Szuflada nie chciała ustąpić. W końcu więc musiał ustąpić Julek. No dobrze, zgodził się niechętnie, niech przyjdzie ten ślusarz. Kluczyk. Biega, krzyczy Julek blady, gdzie mój kluczyk do szuflady? Szukał w sieni i na schodkach, szukał za portretem przodka, szukał w bucie i w surducie, wszędzie szukał, mówiąc w skrócie. Tydzień grał z tym kluczem w berka, tu zaglądał i tam zerkał, znalazł? Skąd? Historia uczy, że gdy zginie klucz, to kluczy. Kluczy, by się znaleźć nie dać, a brak klucza wielka bieda. Więc gdy zginie już, to cóż, bez ślusarza ani rusz. Zapowiedź wizyty ślusarza wywołała w domu ogromne poruszenie. Niewielka szuflada bowiem już od miesięcy intrygowała rodzinę Julka. Nikt nigdy nie widział, co Julek do niej wkłada. Chłopiec klucz nosił zawsze przy sobie i aż do tego feralnego dnia strzegł go jak oka w głowie. A wszelkie pytania o to, co się tam mieści, zbywał krótkim. Nic ciekawego. To wszystko sprawiło, że wokół ślusarza niby przypadkiem zgromadziła się cała rodzina. Da pan radę? Chciała wiedzieć pani Adela. Mowa! Odparł ślusarz. A nie uszkodzi pan zawartości? Niepokoił się Julek. No też coś. A może potrzebuje pan więcej przestrzeni? Mamo, tato, wyjdźmy. Pan na pewno nie lubi, kiedy mu się na ręce patrzy. Ale ślusarz najwyraźniej uwielbiał publiczność. Nie ma co wychodzić, zaraz będzie zrobione. Raz, dwa, już. Oznajmił z dumą i wysunął z biurka szufladę otwartą sobie tylko znanymi metodami. O, oniemiała pani Adela. Skomentował tata Julka. Co to? Chciała wiedzieć Irenka. Ho, 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 zagrzmiał ślusarz. W takich eleganckich brulionach to pan Julian pewnie nic, tylko wiersze spisuje, co? No to się wydało, pomyślał Julek. W tej samej chwili pani Adela, jakby czytała w myślach Julka, oderwała wzrok od grubych, czarno oprawionych brulionów z wytłoczonym złotym piórem i spytała krótko: Julianie? Julian nie miał wyjścia. Musiał przyznać, że już od kilku miesięcy, a dokładnie od wiosny 1911 roku, zapełnia bruliony wierszami. Własnymi wierszami. Tak. Powiedział cicho. Zacząłem pisać. A w mieszkaniu przy ulicy Andrzeja rozbiła się bania z poezją. Myliłby się ten, kto by pomyślał, że oświadczenie Julka wywołało w mieszkaniu przy ulicy Andrzeja nie lada sensację. Że ochom i achom nie było końca. A pani Adela, pan Izydor i Irenka na zmianę prosili, by Julek pozwolił im przeczytać zawartość brulionów lub choć zadeklamował 1 czy 2 wiersze. Nic takiego się nie wydarzyło. Przetrwaliśmy gady, to przetrwamy i poezję.
westchnęła tylko pani Adela i więcej do tematu nie wracała. Pewna, że ten bzik jest uleczalny jak wszystkie wcześniejsze. Ale wkrótce brulionów było już 11. A 2 lata po pamiętnej wizycie ślusarza wiersze Juliana Tuwima zaczęły opuszczać przytulną szufladę i pojawiać się najpierw w Kurierze Warszawskim, potem w innych gazetach, a wreszcie w pierwszych zbiorach poety. Dzień dobry, panie Julianie, kłaniali mu się obcy ludzie na ulicy. Patrzcie, to chyba ten poeta, szeptali przechodnie. Zachwycające, wzdychali czytelnicy. Nigdy wcześniej nie czytałam czegoś podobnego. Spod pióra poety nieustannie wychodziły nowe wiersze, skecze i teksty piosenek. Tuwim tłumaczył literaturę rosyjską, tworzył nawet libretta do operetek. Tylko dla dzieci pisać nie chciał. Ależ, panie Marianie, to niemożliwe, absolutnie niemożliwe, bronił się, kiedy Marian Falski, autor Elementarza i przeznaczonych dla najmłodszych klas czytanek, proponował mu współpracę. A cóż ja mógłbym na tych dzieci napisać? Pytał, gdy pan Marian ponowił swoją prośbę. Chyba tylko to kura i to kura, a ta kura daje nura, żartował. I kto chciałby to czytać? Mowy nie ma, zarzekał się przy kolejnym spotkaniu. A potem? Potem jednak tuwimowe abecadło z pieca spadło i... Abecadło z pieca spadło. Abecadło z pieca spadło i od tamtej pory dookoła wciąż panuje galimatias spory. O, na przykład pewien Grzesio nosił kiedyś piasek, no a teraz zamiast nosić, kosi go głuptasek. A czy ktoś pamięta rzepkę z ogródeczka dziadzi? Właśnie dziadzia krzepką rzeczkę w tym ogródku sadzi. Albo weźmy tego słonia z trąbą na supełek. Dziś na trąbie nie ma supła, za to jest susełek. Na dodatek Maluśkiewicz, ów człowieczek tyci, zrobił kłódkę, a nie łódkę, więc z podróży nici. Abecadło z pieca spadło i od tego czasu mnóstwo wokół jest radości, śmiechów i hałasu. I dzisiaj każdy, kto kiedyś był dzieckiem, wierzy, że gdzieś hen-hen stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Każdy pamięta, że w 3. wagonie grubasy jedzą tłuste kiełbasy, że w 7. są szafy, a w 8. żyrafy, że 4. wagon pełen bananów, a w 5. stoi 5 fortepianów, 6 fortepianów. Nikt się nie martwi, gdy lokomotywa rusza powoli jak żółw ociężale i ciągnie wagony po szynach, ospale. Bo przecież przyspieszy i pogna wnet w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. I choć pan Tuwim wierszy napisał dla dzieci nie więcej niż było wagonów za słynną lokomotywą, to one wszystkie tak mocno zapadły nam w pamięć, tak silnie splotły się ze wspomnieniami dzieciństwa, że choćby przyszło 1000 pisarzy i każdy 1000 strof by wysmażył i każdy nie wiem, jak się nadymał, nikt nie dogoni Julka Tuwima. Jeśli wciąż bez skutku okulary śledzisz, jeśli nad zgubą pana H się biedzisz, to wrzucę ci tu garstkę podpowiedzi. I tutaj mamy na końcu numery stron, gdzie możemy odnaleźć zacytowane fragmenty wierszy Tuwima. Moi drodzy, to wszystko. To koniec naszej historii. Koniec historii o Julku, który został poetą. Bardzo dziękuję za wysłuchanie czytania tej książki i zapraszam niedługo do wysłuchania kolejnej lektury. Do zobaczenia.